Wydaje mi się, że całe brudy i kurz po reprezentacji padnie w ciągu 5 minut i Wyspy Owcze piekniemy 5-0. Tyle w temacie. No i zawsze groźne Wyspy Owcze. Także na pewno bardzo silna reprezentacja. Wygramy z Wyspami Owczymi i mamy rewelacyjną drużynę. To tyle w tym temacie. Wyspy Owcze mają swoją nazwę nie bez powodu. Ten niewielki archipelag składający się z 18 wysp zamieszkuje około 50 tysięcy osób i 70 tysięcy owiec. To tyle w tym temacie. Dzień dobry, witamy na naszej kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj z nami jest Arek Milik, także nie przedłużajmy. Zapraszam do zadawania pytań, proszę. Nie zawsze groźne Wyspy Owcze. Także na pewno bardzo silna reprezentacja. Jakie jest właśnie nastawienie teraz w drużynie przed tymi dwoma spotkaniami, czyli z Wyspami Owczymi i z Albanią? Jeśli chodzi o pierwszy mecz, to na pewno przeciwnik, który charakteryzuje się... ciężko mi porównać z innymi drużynami, z którymi grać. No, teraz może dobrze bronią, próbują gdzieś tam... Chłopaki, nic się nie stało. Wszystko jest w porządku, gramy dalej i uzależniamy to od Wysp Owczych. Boże, czego to doszło? Wyspy Owcze mają swoją nazwę nie bez powodu. Ten niewielki archipelag składający się z 18 wysp zamieszkuje około 50 tysięcy osób i 70 tysięcy owiec. No i zawsze groźne Wyspy Owcze. Także na pewno bardzo silna reprezentacja. Wydaje mi się, że całe brudy i kurz po reprezentacji padnie w ciągu 5 minut i Wyspy Owcze piekniemy 5-0. Tyle w temacie. To tyle w tym temacie.